Tak, to nasze łowisko się nazywa Odra 1A MO Bohumin. 100 hektarów w Rybice Pudlow. A nie, no jest napisane, ile tu jest tak mniej więcej rybek. Nie. Ale jakie z karpiami tutaj widzę? Od 70 do... Horna Mira Capra 70 cm, aha, więc górna granica. Karpia 7. Nie pisze o dolnej, aczkolwiek 40 cm tak jest ustalone. Według przepisów 100 hektarów ma woda. A panowie z Czechną opowiadali o wodzie 66, czyli tak zwane Antoszowice. My mamy przerąbane tutaj w tej miejscowości, wiesz, bo wszystkie wody u nas nazywają się Odra. I znowu widzę, że w Czechach wszystkie wody się nazywają Odra. 1A, Odra 1, a u nas jest ten samych Odrów 3 plus Odra rzeka, przerąbane. Ciekawe tu jest to, że te całe Antoszowice, to tu jest, jest tych wód po pół hektara i 10, a tu jest, aha, Koblów 68 hektarów. Jak zrobić czeską kartę wędkarską? Na podstawie polskiej karty wędkarskiej można się ubiegać o wydanie czeskiej karty, tak zwany czeski listek. Koszt około 500 koron. Na 10 lat. Kartę wyrabia się w czeskim urzędzie miejskim. W naszym przypadku wyrabialiśmy ją w czeskim Cieszynie. Po wyrobieniu rybackiego listka śmiga się do rybackiej chaty, odpowiednik naszej rybaczówki, w danym regionie, gdzie nas interesuje wędkowanie, gdzie opłaca się zezwolenie na cały rok, około 3500 koron na pierwszy rok. W rybaczówce czescy koledzy wędkarze przeprowadzą nam egzamin w formie testu. Po zdaniu egzaminu i uiszczeniu wyżej wymienionych opłat jesteśmy prawnymi wędkarzami w Czechach. Czeski zestaw, dwa przypony, kufilki na haku. Bo taki jest dozwolony, nie? Na pewno to śmiesznie wygląda, ale na to bierą. Czeski policji. Zakaz wjazdu, więc podejrzewam, to będzie nasz najdroższy wyjazd na ryby do Czech. Czyli ogólnie przejechaliśmy przez wał, za to my zostali ukarani mandatem. Groziło nam 2,5 tysiąca koron, czyli najwyższy mandat za zakaz parkowania, ale skończyło się 200 koronami na szczęście, więc udało się to załatwić. Całkiem mili byli jak do Polaków, no. A co się okazało? Te drugie auto to może stoć, bo to są inwalidzi, oni mają dozwolony wjazd pod sama woda. My chcemy wykupić zezwolenie na region Śląsko-Morawski. W tym roku przez wakacje koledzy z teamu karpiowego MMD zaprosili nas na wyprawę wędkarską na to właśnie łowisko, tak zwane PZW czeskie. Chętnych, którzy nie widzieli jeszcze tego filmu, zapraszamy do oglądania. Film znajdziecie na samym kanale pod tytułem Wędkarstwo w Czechach lub klikając w link, który Wam się teraz pojawił na ekranie. Link też znajdziecie pod filmem w opisie.